proszę Państwa, po krótkim, bo zaledwie dwudniowym konklawe został wybrany papieżem argentyński kardynał Bergoglio, który przybrał imię Franciszka. Jest to chyba pierwszy Franciszek w poczcie papieży. Nie wiadomo, co to oznacza. Już pojawiły się opinie, że chodzi, jest to aluzja do takiego nawrotu do ducha franciszkańskiego w Kościele, co by się przydało, bo Franciszek, święty Franciszek z Asyżu rzeczywiście miał bardzo wiele zalet, które by się przydały obecnym dygnitarzom kościelnym, więc być może, że to jest dobra zapowiedź, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że jest to pierwszy papież z Ameryki, co prawda z południowej, a nie z północnej, ale też na kontynencie południowoamerykańskim Kościół, można powiedzieć, jest w tej chwili najsilniejszy, przynajmniej od strony liczebnej. No i to znalazło wyraz w tym wyborze papieża. Zasadnicze przemówienie papież wygłosi przy inauguracji pontyfikatu i wtedy więcej się dowiemy o tym, jak on sam widzi Kościół, jak on sam postrzega świat, jakie problemy uważa za najistotniejsze, jakie zagrożenia dostrzega, jeśli w ogóle o tym powie. Bo dzisiaj to było tylko takie kurtuazyjne powitanie, błogosławieństwo urbi et orbi. Proszę Państwa, z okazji konklawy właściwie nikt nie miał specjalnie czasu, zwłaszcza komentatorzy, którzy zaliczają się do agnostyków, albo do lewicy laickiej, albo do komunistów, albo do postępactwa, wykazywali ogromną troskę o przyszłość Kościoła. Wczoraj przypadkowo obejrzałem sobie występ Kamila Sipowicza u pani redaktor Moniki Olejnik, naszej Stokrotki. No i pan Kamil Sipowicz, który tym razem wystąpił w kostiumie historyka filozofii chrześcijańskiej. Przedtem raczej był znany jako uczestnik Związku Partnerskiego ze słynną piosenkarką Olgą Jackowską-Korą, no ale okazuje się, że historyk filozofii. No dobra. Dobrze, tym bardziej interesująca była jego deklaracja, że najważniejszym problemem Kościoła to jest zlikwidowanie celibatu. Zawsze podejrzewałem, że w odróżnieniu od czasów starożytnych, kiedy filozofia była po prostu syntezą całej ówczesnej wiedzy. Dzisiaj taka synteza jest oczywiście niemożliwa. W związku z tym filozofowie opowiadają po prostu o sobie, o swoich obsesjach, fantasmagoriach, fiksacjach. No i akurat pan Sipowicz zapewne ma taką, że na tym na tle celibatu. No i wydaje mu się, że to jest najważniejszy problem. Ciekawa rzecz, że chyba nie jest w tym odosobniony, bo nawet jeśli słuchaliśmy komentarzy takich przedstawicieli duchowieństwa, to oni też uważali, że wewnętrzne problemy kasty duchownej są najważniejszymi problemami Kościoła, a więc właśnie celibat, kolegialność, kapłaństwo kobiet i tego typu wynalazki. Tymczasem bardzo łatwo się przekonać, że tak nie jest wcale. Wystarczy postawić pytanie, dlaczego w dawnych czasach, a i teraz przecież, męczennicy umierają za wiarę. Przecież nie wyobrażam sobie, żeby znalazł się chociaż jeden człowiek na świecie, który by dał się umęczyć za kolegialność, czy za zniesienie celibatu, czy za kapłaństwo kobiet. Więc widać od razu, że to nie są żadne problemy, że to są problemy podsunięte, to są problemy zastępcze. Problemem jest co innego. Problemem jest właśnie to, za co ludzie i dzisiaj nawet, mówię o chrześcijanach, o katolikach, oddają życie, pozwalają się umęczać. To są prawdziwe problemy, którymi Kościół katolicki żyje i które, mam nadzieję, że ten papież Franciszek wskaże. Proszę Państwa, ale konklawę konklawem, życie toczy się dalej. No więc oczywiście trzeba odnotować, tym bardziej wypada nam odnotować tutaj, w tym medium, wydarzenie, o którym media niezależne głównego nurtu nawet nie pisnęły. Mianowicie 27 lutego bawiła w Warszawie 5-osobowa delegacja zespołu HEART, który został utworzony w początkach 2011 roku w celu, przez rząd izraelski i agencję żydowską, w celu odzyskania mienia żydowskiego w Europie Środkowej. Prezes, dyrektor generalny tego zespołu, pan Robert Brown z Nowego Jorku, po rozmowach z 6 ministrami rządu polskiego, nie znamy wszystkich 6, wiemy tylko o 3 na pewno, to był minister Radosław Sikorski, pobożny minister Gowin i przebiegły minister Rostowski, a również pan Robert Brown i delegacja żydowska rozmawiała też z przedstawicielami opozycji, ale tu nazwisk przedstawicieli opozycji nie znamy, być może również jednym z rozmówców był pan prezes Jarosław Kaczyński, tego wykluczyć nie można, no bo on jest najbardziej opozycyjnie nastawionym politykiem w stosunku do rządu, więc być może jego opinię też pan Brown chciał poznać. Nie było żadnego komunikatu z tej wizyty, ani ze strony polskiej, ani ze strony izraelskiej. Była tylko wypowiedź pana Brauna dla izraelskiej gazety The Times of Israel. I stamtąd się dowiedzieliśmy, że wprawdzie nie zawarto żadnego formalnego porozumienia, ale w rokowaniach na temat odzyskania mienia żydowskiego w Polsce nastąpił, jak powiedział pan Braun, przełom. Warto przypomnieć, że chodzi o majątek szacowany na 60, być może nawet 65 miliardów dolarów. No i skoro przełom nastąpił, a w mediach niezależnych głównego nurtu w Polsce na ten temat panuje absolutna cisza, wprawdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało, jakoby nastąpił jakiś przełom, ale ja myślę, że pan Braun wie, co mówi i na jakiejś podstawie to powiedział. Warto w związku z tym przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że naciski, jakie strona żydowska w tej sprawie na rząd polski wywiera, w ogóle na władze polskie wywiera, zmierzają do stworzenia podstawy prawnej czy pozorów legalności dla takiego wyszlamowania Polski, bowiem ten zespół HEART nie legitymuje się żadnym tytułem prawnym do jakiegokolwiek majątku na terenie Polski i chodzi o to, żeby polskie władze stworzyły taki pozór legalności dla rabunku. Przypuszczam, że jeśli rzeczywiście nastąpił jakiś przełom, no to nic dziwnego, że żaden umiłowany przywódca z rządu ani z opozycji nie ośmiela się na ten temat pisnąć, dlatego że no, się boi. Wybory są do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, a w 2015 do tubylczego parlamentu, więc lepiej się z tym nie wychylać, no ale kiedyś to trzeba będzie ujawnić w momencie, kiedy przyjdzie nam zapłacić i odsiedzieć. Proszę Państwa, jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Nie ma tego złego, co by jeszcze gorsze nie wyszło. Otóż relacjonowaliśmy tutaj sobie dymisję pana generała Krzysztofa Bondaryka i cóż się okazało, że pan Krzysztof Bondaryk został tylko czasowo wycofany, ale cały czas w służbie narodu. Otóż z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej ma stanąć na czele nowej, 8. tajnej służby w Polsce, służby kryptograficznej, która będzie się zajmowała między innymi kontrolowaniem internetu. Otóż tego właśnie można się było spodziewać. Wyfikaliśmy się, no i dosyć, prawda? Okres pierdyszki najwyraźniej dobiega końca, system jest domykany coraz szczelniej i nie trudno się domyślić, dlaczego właśnie teraz ta nowa służba na czele której stanie pan generał Krzysztof Bondaryk, zostaje powołana. Otóż przypominam, że 18 lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało niby to do dalszych prac projekt ustawy zgłoszony na druku sejmowym 1066 przewidujący udział zagranicznych funkcjonariuszy w operacjach pacyfikacyjnych na terenie Rzeczypospolitej.